Państwu, 5 grudnia 2017 roku, minęła 18 czasu polskiego. Ja mam na imię Piotr, witam serdecznie na sesji teoretycznej organizowanej przez firmę TIKMIL. W dniu dzisiejszym będziemy sobie mówili o próbie wyznaczenia kierunku, o tym, co może kończyć dany ruch i próbować ewentualnie dokonać zmiany na rynku. Powiemy sobie troszeczkę o swing tradingu. Generalnie rzecz biorąc, dobry wieczór Jerzy, bardzo dziękuję za potwierdzenie. Generalnie rzecz biorąc, spróbujemy to wszystko ogarnąć w granicach jak zwykle godziny. Przypominam, że ostatnie 10 minut będzie dla Państwa do dyspozycji, jeśli chodzi o ewentualne pytania. Wszystkie pytania, które będą dotyczyły dzisiejszej sesji, uznajemy, że nie ma czegoś takiego jak głupie pytania, bo akurat sobie tego nie wyobrażam, jakby, że coś może być głupiego, po prostu jak jestem na webinarze, czegoś słucham, facet coś mówi, a nie do końca łapię, to nie martwię się tym, że zadam pytanie, ktoś uzna, że ono jest głupie, tylko po prostu walę wprost i pytam, tak? To tak się umawiamy od razu dzisiaj podczas tej naszej sesji. Ale zanim sobie o tym wszystkim zaczniemy mówić, to oczywiście jak zwykle krótkie ostrzeżenie o ryzyku. Drodzy Państwo, proszę pamiętać, inwestycje na rynkach finansowych, w szczególności produkty lewarowane, obarczone są bardzo wysokim ryzykiem, inaczej mówiąc, możliwością nielimitowanej straty, w związku z czym nie powinniśmy ryzykować środków, których utraty nie będziemy w stanie udźwignąć. Okej, okay, ten ciężki temat związany z ostrzeżeniem o ryzyku za nami, także możemy jechać z naszym tematem. Generalnie zeszłotygodniowe spotkanie wtorkowe, spotkanie w dniu dzisiejszym i spotkanie za tydzień, one wszystkie tak dookoła ogarniają temat związany z potencjalnymi strefami popytu i podaży. Podobnie dzisiaj będzie w przypadku ewentualnie próby wyznaczania kierunku, o tym będziemy sobie mówili. Tak jak poprzednim razem, dzisiaj teoria, pewne rzeczy będziemy próbowali wprowadzać w życie na sesji live, na którą serdecznie zapraszam w czwartek na dziewiątą, już teraz. I pewne rzeczy, o których powiemy sobie dzisiaj, o których mówiliśmy w zeszłym tygodniu, jakby będziemy próbować dodawać to klocek po klocku i na tej podstawie budować pewne rzeczy. Jeszcze jedna istotna informacja, mianowicie ja o tym wspominałem w zeszłym tygodniu, drodzy Państwo, wszystko, o czym sobie mówimy, to jest kwestia, że ja próbuję przekazać bardziej szkielet niż coś gotowego, gdzie Państwo tylko klapki na oczach i podążacie zgodnie z tym, co tutaj człowiek, który przyszedł i prowadzi webinar, podał. Nie, kompletnie nie o to chodzi, tak? Bo też o tym rozmawialiśmy poprzednim razem, to ilu traderów w pokoju, to tyle potencjalnych stylów, jeśli chodzi o trading, w związku z czym mnie osobiście bardziej zależy po pierwsze na przekazaniu szkieletu, a Państwo już względem swojego charakteru, względem tego, jak Wy się czujecie, dobudowujecie, dokładacie tą obudowę, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, ja również powiedziałem i tego się będę trzymał, to nie jest tak, że te spotkania nasze to jest kwestia, że przychodzę i mówię, że słuchajcie, mam święty graal, nic innego na rynku nie działa, bo tutaj pokłony i pełen szacunek dla osób, które są na rynku dłużej, być może czy prawdopodobnie korzystają ze swoich strategii nieopartych o to, o czym my mówimy i wtedy ja będę miał przyjemność, jeśli ktoś z Państwa przynajmniej jedną rzecz dla siebie z tych naszych spotkań weźmie, bo uzna, że być może mu się przyda. Także tyle tytułem wprowadzenia. Bardzo szybko o tym, o czym żeśmy mówili ostatnim razem. Mianowicie mieliśmy wprowadzenie do czterech prostych układów związanych z potencjalnymi strefami popytu i podaży. Pierwszy to jest kwestia, że rynek próbuje startować, robi bazę, schodzi niżej. Przede wszystkim istotne, żebyśmy mogli mówić o tym, że ta potencjalna strefa na górze jest aktywną potencjalną strefą podażową, to w tym ruchu w dół przede wszystkim musimy wybić ostatni popyt, żeby ewentualny powrót do tej strefy, okay, można uznać za właściwy
i szukać tutaj ewentualnie krótkich pozycji. Oczywiście kwestia związana z tym, jak dojeżdżamy, ale to już zostawione jest na przyszły tydzień, na takie totalne podsumowanie ze wszystkim, co do tej pory będzie mówione. Czyli to jest pierwszy układ, tak zwany wzrost, baza i spadek. To była pierwsza rzecz omawiana w zeszłym tygodniu. Druga rzecz omawiana w zeszłym tygodniu, odwrotność, a mianowicie kwestia tego, że rynek próbuje zejść w dół, robi sobie bazę, wychodzi górą, tyle, że to wyjście górą jest o tyle istotne, że musi zostać wybity poziom związany z ostatnią podażą, okay, abyśmy mogli mówić o tej dolnej bazie jako potencjalnie aktywnej strefie popytowej. W momencie, kiedy rynek będzie podążał do tej strefy, istnieje prawdopodobieństwo, że niewykonane zlecenia kupna będą znacznie większe niż ewentualnie zlecenia sprzedaży i stąd powinniśmy odjeżdżać do góry. Dwa ostatnie, według mnie najcięższe do tradowania z mojej perspektywy, czyli punkt trzeci i czwarty związany z kontynuacją. W momencie, kiedy rynek rusza do góry, ma kwestię związaną z tak zwanym postojem, konsolidacją, wyjście górą. W przeciwieństwie do breakout traderów, my nie tradujemy tego wyjścia do góry z automatu. My chcemy zobaczyć to wyjście do góry i ewentualne cofnięcie do tego poziomu, z którego wychodziliśmy. To będzie kwestia, że tutaj rzeczywiście, skoro ten imbalans, jeśli chodzi o popyt i podaż, był na korzyść popytu, to powrót tutaj powinien napotkać ponownie na ten popyt i stąd powinniśmy odjeżdżać do góry. I odwrotnie, jeśli mamy próbę zejścia w dół, rynek próbuje to zejście w dół skonsolidować, po czym kontynuuje jazdę na południe, to znowu w przeciwieństwie do breakout traderów nie próbujemy od razu grać tego wyjścia w dół, tyle tylko, że po tym wyjściu rynek w pewnym momencie powinien dać drugą szansę w momencie powrotu i sprawdzenia tej podaży, z której wychodziliśmy na dół i kontynuacja na południe. Tyle jeśli chodzi o cztery podstawowe układy. Rozmawialiśmy sobie również z perspektywy, i to zrobię troszeczkę inaczej, z perspektywy takiej, że jeśli mamy już tą próbę wzrostu na rynku, po czym mamy tą próbę bazy tutaj i rynek spada, wybijając ten popyt, z którym mieliśmy do czynienia, ok? Czyli tworzy nam tutaj aktywną bazę. Co jeśli to nam nie zadziała i na przykład spróbujemy wyjść górą, tak? Czyli po prostu, tak jak mówiłem, nie ma tutaj niczego pewnego, nie ma świętego grala niestety. Jak kwestia podejścia do czegoś takiego, do takiej formacji? I rozmawialiśmy sobie na zasadzie tak zwanego próby filtrowania, żeby też nie wpaść w tak zwany overtrading i próbować odrobinę chociaż zyskać przewagi nad pozostałymi uczestnikami rynku. Rozmawialiśmy o filtrowaniu w sposób następujący, że jeśli to, co miało być podażą z automatu, zostaje jakby wybite, okay, to kwestia powrotu do tego miejsca powinna mieć miejsce, tak, powinna wyglądać tak, ja to nazwałem na dwa, tak? Czyli pierwsze cofnięcie nie powinno sięgnąć tej bazy, powinniśmy nadbić ostatni szczyt, okay, i dopiero ewentualne drugie cofnięcie lub kolejne do tego poziomu ma szansę spowodować, że to, co miało być podażą, w związku z tym wybiciem tutaj usadowiony popyt w ramach filtrowania takim podwójnym swingiem, bo wielokrotnie, jeśli będziemy próbowali to tradować na zasadzie takiej, że bez filtru, okay, tylko przy pierwszym cofnięciu, to wielokrotnie
rynek będzie robił nam psikusa w ten sposób, ale to jest też tak, jak wspomniałem ostatnim razem, to nie jest kwestia wiary, to jest kwestia, że Państwo, jeśli siadacie do komputera, do tego, żeby otworzyć platformę, pewne rzeczy przetestować, to rzeczy, o których mówimy, wejście na warsztat, przetestujcie, tylko nie 3-5 razy i na przykład komuś 5 razy z rzędu wyjdzie i już następnym razem to już będzie real cash i all in, bo to nie na tym polega, jak i odwrotnie, tak, że 5 razy komuś z rzędu nie wyjdzie, nie, no kompletnie ten facet nie wie, o czym mówi, to w ogóle nie działa. Nie, możemy zacząć dyskutować, jeśli ktoś sprawdzi to 100 razy albo więcej i będzie miał wątpliwości, dodatkowe pytania lub po 100 razach i więcej powie nie, to dla mnie nie działa, tak, no to wtedy to ja to jak najbardziej rozumiem i szanuję, natomiast nie można mówić, że coś działa czy nie działa z perspektywy próbki 3, 4 czy 5 podejść, okay? Także o takich rzeczach rozmawialiśmy ostatnim razem. Tematem dzisiejszego spotkania będzie próba mówienia o wyznaczaniu kierunku, co może zmienić kierunek i parę słów na temat swing tradingu. Moje pytanie do Państwa, zaczniemy właściwie tak naprawdę od swing tradingu, i moje pytanie do Państwa, tutaj nie ma złej odpowiedzi, podejrzewam, bo znowu, tak jak w przypadku sposobu tradowania, tak jak w przypadku sposobu rysowania linii, tak jak w przypadku różnego innego rodzaju podejścia, ilu traderów w pokoju, tyle prawdopodobnie definicji swing tradingu. Teraz poprosiłbym, chciałbym zobaczyć przynajmniej z 5, 6, 7 odpowiedzi na temat, jak Państwo rozumieją, albo czego do tej pory się nauczyliście, czym według Was jest swing trading. Tak jak mówię, nie ma złej definicji najprawdopodobniej, bo jest wiele różnych podejść, jeśli chodzi o swing trading. Ja to też dostałem w spadku, tak? Moje podejście jest w miarę proste, ale tak jak mówię, no chciałbym zobaczyć kilka informacji od Państwa. Tomasz napisał o grze bardziej długoterminowej. Okej. Mariusz też mówi o swingu jako o pozycji kilkusesyjny swing zgodny z trendem. Okej, dobra, rozumiem, wszystko jasne. Prawda jest tego typu, że zejdziemy na wykres minutowy, też będziemy mieli swingi, ale tak jak mówię, to jest definicja tego, co Państwo gdzieś tam przyswoili i tutaj nie ma złej odpowiedzi. Natomiast ja spróbuję, jeśli mam nadzieję, że mi się uda przynajmniej przemycić jedną czy dwie ciekawostki tutaj dla Państwa i spróbujmy zacząć od razu, od samego początku, kwestie związane ze swing tradingiem, co ja rozumiem w ogóle przez swing górny czy przez swing dolny, a mianowicie to jest kwestia, kiedy mamy ruch do góry, to przez swing rozumiem, może być świeca z cieniem, bez cienia, taką kombinację świec, okay, gdzie świece, zarówno świeca numer 1 z prawej strony, przepraszam, z lewej strony, jak i świeca numer 3 z prawej strony, te pomiędzy dwójką, ok, w przypadku swing high, ok, to gdzie ta dwójka jest tym najwyższym tutaj szczytem, szczyt jedynki jest poniżej i szczyt trójki jest poniżej. Podobno właściwą definicją swing high jest posiadanie dwóch tego rodzaju świec z jednej i z drugiej strony, natomiast na bazie jakichś moich osobistych testów, moich osobistych doświadczeń, kwestia, jeśli to wygląda
w sposób następujący. OK, to jest dla mnie swing high. Okay. No i analogicznie swing low. Moja wersja swing, znaczy moja, dopasowana do mnie z wielu, z którymi się miałem okazję styknąć, że się tak wyrażę. Czyli nie to, że ten swing low to sobie Piotrek wymyślił, a po prostu ta jakby najbardziej do mnie trafiła z tymi pojedynczymi świecami po lewej i po prawej stronie w przypadku swing high i w przypadku swing low, czyli ta środkowa ma najniższy dołek i jak i ta środkowa ma tutaj najwyższą górkę. Czy ktoś z Państwa z tego typu pojęciem się spotkał? Jerzy, tak, ok. listopada, tak jest. Romanie, tak, tak. No to teraz spróbujmy bez kontekstu, bo to, co robimy na tych sesjach wtorkowych, to jest typowa teoria, kontekst próbujemy wstawiać na spotkaniach czwartkowych od 9. No to spróbujmy popatrzeć, tutaj mamy wykres godzinowy euro, funta i tak jak mówię, no z mojej perspektywy to można szukać tego, w zależności od tego, jakim się jest traderem, można się tym posiłkować zarówno na wykresie minutowym, jak i dziennym. W każdym bądź razie, żeby było w miarę szybko, no to tak. Podejście i niższy szczyt swing. 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 Romanie, w przypadku cieni nie ma znaczenia, bo to mogą być równie dobrze pełne świece w tego typu wydaniu. Okay? Nie ma znaczenia, jeśli chodzi o cienie przy moim akurat podejściu. Tak? Natomiast tak jak mówię, to jest szkielet. Jeśli komuś to, co za chwilę powiemy dalej, się spodoba, to całą resztę, tą nadbudowę będzie mógł do siebie dopasować, czy będzie chciał z cieniami, czy bez. Natomiast ogólny kształt ma to mniej więcej wyglądać w sposób następujący. OK? Czyli teraz, bazując na tym, co sobie już na wykresie spróbowaliśmy poszukać, to jak będziemy sobie mówili o swingu górnym albo swingu dolnym, to mogę założyć, że będziemy wiedzieli, o czym mówimy. OK? Mogę tak założyć? Swing. 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 Swing i tak dalej. Czyli ja zakładam, że wiemy, o czym będziemy mówili, jak ja będę wspominał o tym, że mamy do czynienia z górnym swingiem albo z dolnym swingiem. OK, to ciekawostka numer jeden, tak zwany nieskończony biznes, i to jest kwestia związana, chodzi o logiczne miejsca. I zaraz powiem, co rozumiem przez logiczne miejsca.
Najpierw powiem, co rozumiem przez logiczne miejsca na wykresie. A jeśli na przykład z perspektywy wykresu na przykład dziennego jesteśmy w okolicach potencjalnego wsparcia, czy potencjalnego oporu, być może w przyszłości z Państwa perspektywy to będą logiczne poziomy wynikające na przykład z Fibonacciego. Logiczne poziomy wynikające z jakiegokolwiek innego państwa podejścia do rynku. Natomiast tak zwany nieskończony biznes, to jest tak zwany krzywy swing i w wielu wypadkach potrafi uratować dzień. Tylko znowu, tradowany często i przy każde podejście, tak, schodząc nawet na wykres minutowy, mówiąc o, widzę niedokończony biznes, no to oczywiście po miesiącu, to i tak chyba dobrze będzie. Czy po dwóch tygodniach będziemy mogli pakować manatki, bo nie będzie nic na koncie. Istotna rzecz to, o czym powiedziałem teraz, a będziemy próbowali szukać w czwartek, to jest kwestia, że musi to wystąpić ewentualnie w logicznym miejscu. I teraz, co to jest niedokończony biznes w przypadku tak zwanego swing tradingu? Jeśli Państwo zwrócą uwagę, to w wielu wypadkach ten swing, o którym ja wspomniałem, na zasadzie tego typu, okay, to będzie kwestia, że max z lewej strony w wielu wypadkach będzie porównywalny z maxem z prawej strony. I to będzie taki standardowy, można by powiedzieć, biorąc pod uwagę tą definicję, której ja używam, jeśli chodzi o swing high, to taki wręcz książkowy swing, gdzie te highe tutaj są mniej więcej na tych samych poziomach. I teraz, co oznacza, bo już kwestia tego, że to jest niedokończony biznes, to już jest, jeśli jest to gdzieś w książkach, to ja Państwu mówię, że ja tego nie znalazłem. I jest to coś, co gdzieś tam, no, mogę powiedzieć śmiało i tutaj nie będzie ściemy, lata patrzenia na wykresy, bo część z Państwa wie, a tutaj nie ma w tym tajemnicy, że to już praktycznie prawie 15-16 lat sobie spoglądam na te wykresy, nie żeby na wykresy walutowe, nie że od razu zawodowo i tak dalej, ale tu już nie będziemy mówić o historii, bo by na to było trzeba całego webinaru, ale to jest rzecz, która gdzieś tam do mnie trafiła na bazie takiej, że jak mi gdzieś coś nie poszło, to próba doszukiwania się i ta kwestia z tą nazwą nawet niedokończony biznes, to też ja się jakby z tym, jakby sam sobie tego użyłem. Jeśli gdzieś to jest, to oczywiście zwracam honor i tak dalej, natomiast ja nie skorzystałem z tego z książki, to jest coś, co ja sobie sam wypatrzyłem, ale do rzeczy. W wielu wypadkach będzie tak, że będziemy mieli układ typu, że będzie próba wzrostu, okay? Będzie próba jakiejś kontynuacji, czyli będziemy mieli pierwszą część swingu, ale w związku z tym, że ta swingowa świeca, czy swingowy bar będzie się kończył nisko i otwarcie następnego na przykład może być znacznie poniżej tego haja z tej świecy przedswingowej. Okay? I później już rynek może iść sobie na dół. I to jest kwestia niedokończonego biznesu. Ten poziom tutaj łącznie z tym maksem tutaj, to jest kwestia, kiedy ja szukałem, próbowałem dopasować moje wejścia do tego, żeby ten stop był jak najciaśniejszy, tak, i żeby się też z rynkiem nie ganiać. To, o czym sobie wielokrotnie mówimy z perspektywy podejścia od strony ryzyka podczas sesji czwartkowych live. I to jest ten biznes niedokończony. Kwestia, że musi to wystąpić w jakimś logicznym miejscu. Na przykład to, co tutaj wyrysowałem, może być z perspektywy wykresu 1H, a ten dojazd tutaj na przykład był w okolice potencjalnej podaży wynikającej z wykresu dziennego. Na przykład, to dla mnie byłoby
logiczne miejsce i logiczne zachowanie, tak? Bo jeśli będziemy tego szukać na ziemi niczyjej, znajdziemy niejednokrotnie, tyle że jak będziemy próbowali tradeować to, to będzie nam wychodziło bokiem w wielu wypadkach, tak? Teraz do czego zmierzam, na czym polega niedokończony biznes? W którymś momencie rynek powinien nam dać drugą szansę i najprawdopodobniej dojedzie idealnie do tego miejsca, do tego high sprzed tej świecy swingowej. Ok? Ma ręce i nogi? Spotkaliście się z tym? Na pewno to widzieliście. Bo ja to widziałem wielokrotnie, ale zanim to ogarnąłem po swojej stronie, to sobie musiałem powiedzieć kilka razy, kurde, przecież to już było, to już było, to już było. No to któryś weekend i wstecz, i 100 przykładów, i jeszcze 100 przykładów, i jeszcze 100 przykładów. Czy to jest jasne? Bo to jest rzecz, która potrafi uratować dzień, kiedy dzień jest kiepski. I teraz ja spróbuję tutaj znowu to, o czym mówiłem. Ja generalnie część z Państwa przynajmniej wie, że ja nie mam przygotowanej konkretnej prezentacji w PowerPoincie, jeśli mam, to każda jest inna, ze względu na to, że ja wolę nie mieć jednego na jednym wykresie, tylko ewentualnie szukać czegoś na bieżąco. Spróbujemy sobie idealny swing znaleźć na bieżąco, troszeczkę niedopasowany, ale zobaczcie, świeca max przed świecą swingową, max po świecy swingowej. Ok? Minimum bardzo, bardzo zbliżone. Teraz spróbujemy sobie znaleźć, nie wiem, czy mi się uda i specjalnie nie będę długo szukał, żeby nie zabierać czasu, a spróbujmy znaleźć, czy gdzieś w tych rejonach mamy kwestie związane z niedokończonym biznesem, a będzie się to też wiązało z tak zwanymi złamanymi swingami. Zaraz spróbujemy to ogarnąć. Tu jest jedna świeca po drugiej. Ale zaraz coś znajdziemy takiego, co, a przynajmniej wierzę, że znajdziemy. Może i trochę naciągane. Natomiast zobaczcie na ten swing tutaj. Zobaczcie na kolejną świecę. Ok. I zakładając, że to miejsce, zakładamy, że to miejsce jest logiczne, to ja o takim niedokończonym biznesie myślę. Tylko teraz potrzebuję info od Was. Czy to ma ręce i nogi, co mówię? Czy rozumiecie? Czy potraficie zwizualizować? Wyobrazić sobie. Tomasz, nie bardzo, ok. Ale nie jeden Tomasz jest w pokoju. Piszemy, nie śpimy. Brak retestu przy pierwszym podejściu, Mariusz. Blisko. Jerzy, to jest 18 dni czekania w przypadku wykresu dziennego, natomiast w przypadku intraday to może być kilka godzin. Pomaga uniknąć overtradingu. To jest jedno z podejść, które można ewentualnie wykorzystywać. Tak jak mówię, jest to coś, co w przypadku słabego dnia, jak się pojawi na koniec dnia, ma szansę uratować dzień. Jeszcze raz.
Jeszcze raz. Swing, swing, tak? Lewa świeca ma szczyt niżej, środkowa świeca to jest ta właściwa, swing high, i prawa świeca jest poniżej high'a z środkowej świecy. Zgadza się? Zgadza się, ok. Teraz regularny swing, swing mający miejsce od razu, wyglądałby w sposób następujący. High ze świecy, znowu, nie jest standard. Nigdy na wykresie to może być pół pipsa wyżej, pips wyżej i tak dalej. Chodzi mi o to, żeby w miarę spróbować Wam to zwizualizować. Najwyższy punkt ze świecy poprzedzającej swing high i najwyższy punkt ze świecy po swing high mają szansę mieć maksy na podobnym poziomie. OK? Do tej pory jest w miarę jasne? Jest. Dzięki, Miro. Tak, tak, tak. Dziękuję. Dobra. Teraz. I to jest standard. Teraz. Standard, który też bardzo często można wykorzystywać w ramach potencjalnych stref popytu i podaży, ale to dzisiaj o tym nie zdążymy powiedzieć. Bo to ok, ktoś by powiedział, że to jest pewnego rodzaju wyprzedzenie, natomiast jak wiemy, co robimy, w którym miejscu, to w wielu wypadkach to jest najciaśniejszy stop loss, jaki może być, w ogóle jaki możemy wymarzyć. Teraz omawiamy swing, w którym świeca z prawej strony, czyli ta świeca, jej szczyt nie jest zbliżony do szczytu ze świecy po stronie lewej. Widzimy. Tu jest szczyt świecy lewej, a tu jest szczyt świecy, przepraszam, tu jest szczyt świecy prawej, a tu jest szczyt świecy lewej sprzed tej swingowej. Widzimy. To teraz kwestia niedokończonego biznesu polega na tym, że jeśli to miejsce tego swingu jest logiczne w postaci, nie wiem, oporu, dla kogoś to będzie FIBO, dla kogoś to będzie cokolwiek innego, ok? To ten rynek będzie pamiętał, że nie skończył biznesu w tym miejscu. I istnieje prawdopodobieństwo, że będzie w którymś momencie próbował skończyć ten biznes w ten sposób. I jest to związane z potencjalnymi strefami popytu podaży również. Oddalone w czasie, niedokończony biznes. Teraz lepiej? Dzięki, Jerzy, super. Podobnie, tylko czas nam leci nieubłaganie. Podobnie oczywiście będzie w przypadku swing low. Już patrzymy, Tomasz, bo będziemy mieli, jeśli tak, to będziemy mieli przynajmniej realny przypadek z dzisiejszej sesji. Już sprawdzamy. DAX. Mam gdzieś DAX-a. Powiedz mi tylko, Tomaszu, proszę, na jakim horyzoncie czasowym? H1, już włączamy H1.
i próbujemy patrzeć w dniu dzisiejszym DAX, jeśli komuś wychodziłoby, że mówimy o tym. Okej, jeśli zakładamy, że to jest logiczne miejsce, a mogłoby być logicznym miejscem, chociażby na przykład z perspektywy tego, że jak próbowaliśmy wyjść tutaj górą, to za każdym razem było za przeproszeniem w głowę, tak? Ale tu jest jeszcze jedna rzecz i nie wiem, czy Tomasz nie myśli o tym. Popatrzcie na jeszcze jedną rzecz. Porównując DAX-a dzisiaj i wczoraj. Tu jest spadek, który wybił ten ostatni dołek. Też może mieć znaczenie, jeśli ktoś będzie... Do czego zmierzam? To jest jeden swing tutaj, ale my tu mamy jeszcze jeden swing. Nie to, przepraszam. Przepraszam. Czekajcie, gdzieś się zagubiłem. A ja chciałem wziąć chyba do tego, ale to było od razu świeca po. Dobra, cofam, przepraszam, cofam. W każdym razie Tomasz, który bardzo spostrzegawczy, już wiadomo, że Tomasz mniej więcej wie, znaczy w 100% wie, o czym mówimy. Jedna rzecz, która jest bardzo istotna w tym całym układzie, to musi być miejsce logiczne. Jeśli zakładamy, że to jest miejsce logiczne, a ustaliliśmy, że widocznie, biorąc to, co strefę, którą zarysowaliśmy, ma prawo takim miejscem logicznym być, a to jak najbardziej. Chodzi o to, że kwestia tak zwanych ciasnych stopów wtedy nam dochodzi. Zobaczmy, czy na tym DAX-ie, skoro już jesteśmy przy DAX-ie, czy coś tutaj możemy... Czy coś tutaj możemy jeszcze wykombinować? Tu brakło chłopakom trochę. Jak może być to, o czym mówimy, wykorzystywane? W bardzo prosty sposób. Jeśli na przykład mamy potencjalną strefę podażową, ok? Tylko że mamy ją na przykład szeroką, bo mamy ją z perspektywy, nie wiem, wykresu godzinowego. I załóżmy, że ona jest, strzelam, przykład, ona jest na 30 pipsów, ok? I chcielibyśmy mieć tego stopa znacznie węższego. To istnieje możliwość, to będzie tak zwane, nie wiem, czy mogę tak nazwać to, bo to troszkę bardziej konserwatywne, tak, bo do czego zmierzam? Można zejść wtedy na 5 minut i jeśli jesteśmy w ramach zielonego, w ramach boksu, nie zielonego, bo godzina to już przyzwyczajajmy się do kolorów, jeśli jesteśmy w ramach, to jest podaż wynikająca z wykresu godzinowego i jeśli mamy na 5-minutowym tego typu układ, no to kwestia ewentualnie próby zacieśnienia stop lossa, tak? Pewnie znacznie lepiej będzie to wyglądało w ramach samej już strefy, na zasadzie próby takiego wejścia, czyli próba przełożenia ewentualnie tego z wyższej perspektywy w ramach podaży, przechodząc na niższy horyzont czasowy i próba dopasowania tego w ten sposób. Z tym, że na trzeciej czy czwartej świecy, żeby to był niedokończony biznes, tak? Czy jesteśmy w stanie założyć, że opowiedzieliśmy sobie o tym i jest to w miarę zrozumiałe?
Tu jest kwestia niedokończonego biznesu, dobrze widocznego. A przynajmniej przed chwilą ją widziałem. No ale już gdzieś uciekła. Podsumowując, raz jeszcze. Brak retestu, jeśli chodzi o max lewej świecy poprzedzającej swing high. Logiczne miejsce na wykresie i z czasem ten swing high jest testowany, stopie jest oczywiście powyżej plus 1 plus spread w przypadku krótkich powyżej swingu. Daje to możliwość taką, że nie musimy się ganiać w wielu wypadkach z rynkiem, tak? Jeśli wiemy, w którym miejscu ewentualnie możemy czekać na to, że rynek spróbuje przyjechać i dokończyć ewentualnie biznes. Teraz ten niedokończony biznes może wyglądać również na zasadzie tak zwanych złamanych swingów. Czyli przechodzimy do kolejnego punktu. Musimy trochę przyspieszyć. Nagranie będzie dostępne w razie czego. Tego jestem przekonany. Teraz kwestia tak zwanych złamanych swingów i to będzie bardzo dobrze widoczne na eurofuncie, bo tutaj na taki jeden złamany swing nawet czekam. Kiedy rynek próbuje formować albo dno, albo szczyt, na zasadzie, że zrobił tutaj swing low, i odjechał, poprawił dołek, odjechał, to kwestia tak zwanych złamanych swingów, możecie to znać na zasadzie over, under. Możecie to znać od Pawła na zasadzie chyba korony. Nie wiem, czy to jest dokładnie. Troszeczkę się z Pawłem różnimy między sobą. W każdym razie jest kilka różnych nazw pod to. Okay? Czyli rynek zrobił swing low. Poprawił dołek, odjechał. Istnieje prawdopodobieństwo, że jeśli znowu to wszystko jest w miarę logicznym miejscu, a takowym była w tym wypadku ta strefa popytowa z lewej strony, z której wyjeżdżaliśmy tutaj do góry, nietestowana, to istnieje prawdopodobieństwo, że ten dziubek w środku będzie broniony poprzez ten odjazd. Znane? Panie Romanie, jakby ja też jestem gościem, jeśli chodzi o spotkania z Tickmillem. Wszystkie nagrania są po stronie Tickmillu. Myślę, że kwestia kontaktu z chłopakami z firmy Tickmill, one są dostępne na YouTubie, natomiast nie wiem, czy wystarczy szukać Tickmill Polska, żeby znaleźć te webinary. One są na pewno na YouTubie. Kwestia obrony tak zwanego złamanego swingu na zasadzie poszukiwania stop lossów. I znowu, my nie musimy w tym wypadku, w przypadku złamanego swingu, my nie musimy wiedzieć, że to w momencie, kiedy łamią tutaj, to my nie musimy już wiedzieć, że to będą tylko stop lossy.
tylko wystarczy, jak my zobaczymy, co się dzieje później. I ewentualna próba powrotu, w zależności od jakości odejścia z tego poziomu, w tym wypadku to były na przykład dwa swingi, to potencjalny retest tego poziomu ma szansę na bronienie tych minimów sprzed stop lossów. No to popatrzmy, żeby nie patrzeć tylko tutaj na tego eurofunta, czy mieliśmy z czymś podobnym do czynienia wcześniej. Bez kontekstu, kontekst będziemy sobie ewentualnie dopracowywać w spotkaniu live w czwartek. Obrona złamanych swingów. W wielu wypadkach jest to kwestia związana z tym, że mamy szansę na bardzo ciasne zlecenia, stop loss. Jaka jest istotna kwestia? Istotna kwestia w tym wypadku co się działo w tym pierwszym ruchu przed stopami? Jaki był ruch? Czy ten ruch tutaj robił komuś krzywdę? Kwestia znowu filtrowania celem uniknięcia overtradingu. Bo tutaj jak na załączonym obrazku widać, że to by nie zadziałało. Pytanie, biorąc pod uwagę wzrost, bazę i kontynuację, pytanie, czy ten spadek zrobił komuś krzywdę? Nie, popyt był tutaj, gdzie miał być, wyszedł na nowe maksy i zaraz o tym będę dalej mówił. Znowu, logiczne miejsca są do tego potrzebne. Jeśli zaczniemy handlować tego typu sposobem na wszystkich możliwych horyzontach czasowych, byle tylko znaleźć złamany swing, no to niestety najprawdopodobniej nam się może to nie udać. No tu nawet nie dojechali. Pewnie więcej już na szybko będzie ciężko znaleźć. Okej, tu jest jeszcze jeden. Ale tym razem wybity, z tym, że reakcja była odrobinę szybciej. Nie, przepraszam. To jest swing, z którego spadaliśmy. Dobrze zauważyłem. To jest swing, z którego spadaliśmy. Czyli kwestia, jak złamany swing ten tutaj, jaki miał wpływ na to, co się działo z lewej strony wykresu? Teraz druga kwestia. Co jeśli łamiemy swingi, które w pierwotnym... pokazuje, które w pierwotnym wydaniu jakby nie robiły krzywdy, to ten, który był wybity przed chwilą.
I to będzie prawdopodobnie dla fanów Fibonacciego ma prawo być użyteczne, być może przez niektórych z Państwa, być może znane. A mianowicie. Mamy swing high, po czym rynek idzie w dół i robi swing low. No i rynek zaczyna iść do góry. To oczywistą rzeczą jest, że po jednej i po drugiej stronie jest kwestia interesu i kwestia obrony danych poziomów, zwłaszcza jeśli są logiczne na przykład w porównaniu do wyższego horyzontu czasowego. I teraz w wielu opracowaniach związanych ze swingiem będzie, że w momencie, kiedy wybity jest ostatni swing, w tym wypadku, kiedy wybilibyśmy ten górny swing tutaj, okay, w momencie, kiedy ten górny swing tutaj jest wybity, no to w wielu wypadkach mówi się tutaj o nowy szczyt, no to jakby nowe longi, tak? Natomiast zwróćcie uwagę, znowu, kwestia, że jak będziecie sobie coś testowali, to nie na zasadzie jednego testu, a później to jakoś po trzech testach działa albo nie działa. Zobaczcie funt na przykład, kiedy ta zmienność jest większa. Po wybiciu jednego swingu bardzo szybko łamie ten swing i teraz, jeśli ten swing tutaj spadając w odpowiedzi na wyższy horyzont czasowy tak naprawdę nie zrobił tutaj tym spadkiem wielkiej krzywdy w związku z lewą stroną wykresu, to powrót tutaj, sprawdźcie sobie odległości, tak jak mówiłem, to będzie dla fanów FIBO 78 i 88. Po pierwsze, bardzo ciasny stop, po drugie zdefiniowany pierwszy cel w postaci tego miejsca tutaj, tylko tak jak mówię, ten swing tak naprawdę tym ruchem w dół, pod warunkiem, że nie zrobił krzywdy temu, co widzimy, z prawej strony wykresu ewentualnie, tak? Jest to odrobinę, dla co niektórych to będzie na zasadzie próby zdobycia odrobiny przewagi, bo normalnie rzecz biorąc, jeśli mówimy o tym, że jesteśmy gdzieś tam w trendzie, no to wybity szczyt, no to z automatu test i powinniśmy jechać do góry, no i to jest rzecz normalna, o której wszyscy wiemy. Natomiast ile razy było tak, że to cofnięcie jest znacznie głębsze, biorąc pod uwagę, o czym rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu, jeśli dobrze pamiętam, a mianowicie, że zwłaszcza, zwłaszcza na rynku finansowym, gdzie rynek w wielu wypadkach potrzebuje poszukać płynności, zwłaszcza jakiejkolwiek płynności, to my rozmawialiśmy, że w wielu opracowaniach znajdziemy nawet próbę sprzedaży nam układów na zasadzie, jak wybijamy nowy szczyt, to tu są longi, a stopy są zaraz pod tym miejscem, bo to jest aktywny dołek. W przypadku, może to działa na innych rynkach, ale w przypadku rynku walutowego, no niestety powiem, że kompletnie to w długim horyzoncie ma szansę nie działać, ze względu na to, że cały rynek wie o tym, że tu będą stop lossy. Bierzemy dwa swingi wtedy pod uwagę i to jest kwestia, że w wielu wypadkach będziemy, zwłaszcza dla fanów Fibonacciego, to będzie kwestia zmierzenia i w wielu wypadkach, tak jak wspomniałem, na tym ruchu, na cofnięciu, rynek się zatrzyma, poszuka stop lossów i zatrzyma się w okolicach 78-88 zniesienia tego. OK? Czy wideo jest widoczne dla Państwa?
obraz jest, bo Tomasz tutaj zwraca uwagę, że u niego na wykresie się nic nie zmienia, natomiast ja na podglądzie widzę, że wszystko jest OK. Dobra, dzięki za potwierdzenie. Dobra, dziękuję bardzo. Muszę Państwa przeprosić, że to tak w telegraficznym skrócie, ale tak jak mówię, kwestia, jakby jesteśmy ograniczeni czasowo, bo też nie chciałbym, wiadomo, każdy ma jakieś swoje rzeczy do zrobienia, też kwestia umowy z chłopakami z Pikmila, żeby się spróbować zmieścić, natomiast jak już zaczynamy coś mówić, to ten czas nieubłaganie nam leci. To, co dzisiaj na ten moment zrobiliśmy, ja jeszcze spróbuję odrobinę przyciągnąć, to, co na ten moment zrobiliśmy, to mówiliśmy sobie kwestie związane z tak zwanymi swingami. Ja Państwu przedstawiłem jakby nie tyle moją definicję swingu, co taką, którą gdzieś tam z rynku przyjąłem, która dla mnie mi pasuje, że swing high to jest środkowa świeca, ma najwyższy szczyt, natomiast po lewej i po prawej odpowiednio te szczyty są niższe i odwrotnie w przypadku tak zwanego swing low. Później mówiliśmy sobie o tak zwanym niedokończonym biznesie w przypadku swingów, a mianowicie jeśli już wiemy, jak wygląda swing, to ja Państwu wspomniałem, że w wielu wypadkach to jest tak, że świeca poprzedzająca swing high, jej szczyt ma prawo równać się szczytowi świecy po tej świecy swingowej na takiej zasadzie. I rozmawialiśmy o kwestii niedokończonego biznesu, co jeśli ta kolejna świeca nie ma tego haja zbliżonego do tej świecy. I o tym mówiliśmy na zasadzie tak zwanego ewentualnie niedokończonego biznesu, że rynek będzie o tym pamiętał. I jeśli jest to logiczne miejsce, to jest to miejsce pozwalające nam na próbę wejścia w rynek z bardzo ciasnym zleceniem obronnym stop loss. Okay? Na bazie tego rozmawialiśmy również o tak zwanych złamanych swingach, kiedy dolny swing po jakimś czasie jest łamany tylko po to, żeby wziąć stop lossy, rynek wychodzi do góry kolejnym swingiem i po czasie wraca do poprzedniego swingu. Nie świecy poprzedzającej swing, tylko na zasadzie tego nie rozrysowałem w ten sposób. Myślę, że to będzie dobra rzecz, jak to rozrysujemy. Swing. Rynek poszedł gdzieś tam w dół. Później zawrócił tylko po to, żeby złamać ten poprzedni swing tak zwana kwestia over-under, być może, że to jest też kwestia związana z koroną, niektórzy Państwo mogą znać pod tą nazwą. Czyli albo niedokończony swing w postaci samego swingu, samego w sobie, albo kwestia tak zwanych złamanych swingów, kiedy rynek też wraca i powinien znaleźć podaż w tym wypadku na tym swingu poprzedzającym, na tym swingu, który został później złamany. Tak? To jest swing poprzedzający, to jest ten, który łamie. I kwestia podejścia powrotu do swingu. To są rzeczy, które w wielu wypadkach potrafią, jeśli w pewnym momencie dojdziecie Państwo do momentu takiego, że znajdujecie to i znajdujecie to w logicznych miejscach, to są rzeczy, które potrafią pomóc nam w ciasnym wejściu, bo mając na myśli na przykład logiczne miejsce tutaj,
z perspektywy dziennego, a układ, o którym tu mówimy, może być z perspektywy na przykład 1H, albo może być z perspektywy nawet 5 minut ewentualnie, tak? I znowu, nie kwestia wiary, a kwestia sprawdzenia tego kilkusetkrotnie. Tak, kilkusetkrotnie. Tak jak Państwu wspomniałem, jeśli chodzi o ten niedokończony biznes ze swingami, to mi to zajęło naprawdę bardzo dużo czasu. OK, usuniemy, bo jeszcze mam kilka rzeczy dla Państwa, a czasu już nie mamy. Niech mi Państwo powiedzą, to ja już pojadę stwierdzeniem. Stwierdzenie, że tak naprawdę stop lossy mogą albo zakończyć cały ruch, albo mogą zakończyć korektę, albo mogą rozpocząć korektę. Coś Państwu mówi? Że tak naprawdę pewien ruch kończy się zazwyczaj stopami. To ja Państwu, tutaj widzę, że tak, 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 to ja Państwu po prostu spróbuję to znowu wyrysować, tak, w zależności od tego, dobra, spróbuję to w ten sposób. Jeśli na przykład ktoś lubi, albo inaczej, ktoś szuka miejsca, gdzie dany ruch wzrostowy może mieć końcówkę na zasadzie takiej, że ok, był wzrost, jest cofnięcie, jest nowy szczyt, możemy sobie wtedy, mając dwa punkty, postawić linię, ok? Raz, dwa i na przykład rynek dojeżdża tutaj i w wielu opracowaniach można się spotkać, ja to też, to jest też taka moja trójka, którą ja bardzo lubię, podejście na trzy, tak zwane, a mianowicie, tylko że no, w wielu opracowaniach jest to tak, że w punkt i że shorty, natomiast dotknięcie jakiejkolwiek, czy to na tej linii, na jakiejkolwiek innej linii, dotknięcie w punkt, to zazwyczaj ten punkt działa jak magnes, ten rynek tu wróci, dopóki nie zrobi czegoś takiego. Dopóki, jeśli będzie miał zawrócić, to tak naprawdę będzie chciał zawrócić, czy rozpocząć korektę, czy zakończyć dany ruch, cokolwiek. Najczęściej, a z naszej perspektywy, w przypadku day tradingu jest to bardzo istotne, bo pozwala znowu na bardzo ciasne stop lossy, dopiero jak pozbiera jakieś stopy. I teraz, to może być na przykład wykres 1H, ok, ta linia postawiona ze względu na dwa punkty, jest próba szukania stop lossów i rynek zaczyna zawracać, to schodząc na przykład na wykres 5-minutowy, ten moment szukania stop lossów może być jako na, jeśli to jest godzinowy, to na 5-minutowym albo na minutowym, może przyjąć formę głowy z ramionami, albo może przyjąć formę tak zwanej krzywej ósemki, tyle tylko, że ten drugi szczycik, kiedy rynek daje nam drugą szansę, to jest kwestia, że jeszcze spróbują pozbierać jakiekolwiek stopy, które zostały. I zazwyczaj kończymy tego typu ruch i jedną z tych dwóch formacji najczęściej są używane, tego typu formacje. Czyli tak samo, jeśli mają Państwo linię wsparcia tak wyrysowaną, tak, bo rynek raz dojechał, drugi raz dojechał, męczy, tak, to jest szansa, że odjedzie, ale najpierw, jeśli pozbiera jakieś stop lossy. I to są rzeczy, które już wykorzystywaliśmy w ramach czwartkowych spotkań podczas sesji live z Tickmillem i zapraszam teraz w czwartek na dziewiątą. Miejmy nadzieję, że tego rodzaju rzeczy nam się ponownie ewentualnie pojawią. Ok? Jeśli jest w punkt, to proszę gdzieś tam z tyłu głowy mieć, że najprawdopodobniej istnieje duże prawdopodobieństwo, że ten punkt będzie dalej działał jak magnes, będzie przyciągał. Odrobinę inaczej wygląda to, znaczy inaczej,
Można również budować próbę podejścia, kiedy mamy linię trendu wzrostowego i znowu w wielu opracowaniach jest to kwestia związana z tym, że kupujemy na linii i stopy gdzieś zaraz pod linią, tak? No dobra, no pytanie, jak to działa w długim terminie? Dla mnie działało słabo. Natomiast sprawdźcie sobie układy typu, że rynek porusza się po linii rzeczywiście. Ale zaczyna łamać tą linię. I zwłaszcza od momentu, jak po kryzysie, kiedy ta zmienność na rynku jest zabijana, tego typu układ, gdzie tutaj break traderzy próbują grać shorty, okay, to też zależy oczywiście od miejsca, w którym jesteśmy. Wszystko, o czym mówię, musi mieć logiczne uzasadnienie na wykresie. Bo jak będziemy grali to w pustej przestrzeni, tak zwanej, na tak zwanej ziemi niczyjej, to w większości przypadków nie będzie działało i ktoś powie, nie działa. No nie działa, no bo miejsce nie jest logiczne. A teraz nie szukajcie miejsca na breakdown tutaj, bo sprzedać będzie można ewentualnie na reteście, ale zobaczcie, ile razy rynek wraca w miarę szybko. Powyżej linii z retestem i odjeżdża do góry. Co jest celem dla tego typu układu? Celem dla tego typu układu, pierwszym celem dla tego typu układu jest new high, a przynajmniej poprzedni szczyt. No i teraz już jest jasne, że kwestia dostosowania też będzie filtr w postaci, że jeśli ten dystans tu złamany z tym to jest 3 pipsy, no to tego typu układu nie opłaca się tradować, tak? To jest też myślę, no, też jako filtr ma szansę działać. OK? Czyli tak, swing powiedzieliśmy, złamane swingi, niedokończony biznes powiedzieliśmy. Kwestia stop lossów w bardzo ekspresowym tempie. Natomiast jeśli będzie taka możliwość w czwartek, że ten rynek da nam możliwość od złapania oddechu, to do tego typu podejścia sobie z tymi stopami będziemy wracali. Czy są pytania? Jakby głównym założeniem, bo poprzednim razem rozmawialiśmy o typowych układach związanych z popytem i podażą. Dzisiaj kwestie związane ze swingiem, jak spróbują Państwo połączyć w całość kwestie, jak dojeżdżają do potencjalnego popytu i podaży. Tworzenie właśnie swingu w ramach strefy na wyższym horyzoncie czasowym, a tworzenie swingu na niższym horyzoncie czasowym. Pewne te rzeczy poskładane w całość, mam nadzieję, że co niektórym z Państwa rozjaśnią, dadzą coś, co będzie można dołożyć do swojego arsenału. Tym, którzy nie mają swojego arsenału, być może pomoże zbudować własny arsenał. Natomiast jedna rzecz jest pewna. Nie da się tego zrobić po godzinowym webinarze. To jest istotna sprawa. Wymaga to czasu. OK? Jeśli nie ma pytań, to ja serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję, że postanowiliście spędzić tą ponad godzinę ze mną. Nie wszystko udało mi się przekazać. W pewnym momencie musieliśmy odrobinę przyspieszyć, ale to nic. Mamy jeszcze jedną teoretyczną sesję za tydzień o 18:00. W czwartek zapraszam na sesję live. Pewne rzeczy będziemy próbowali składać w całość. Bardzo dziękuję. Życzę spokojnego wieczoru. Dużo prezentów od Mikołaja. Widzimy się i słyszymy się, mam nadzieję, że w komplecie w czwartek i we wtorek. Trzymajcie się ciepło.
Jeśli chodzi o linki, bardzo proszę, kontaktujcie się z chłopakami z Tikmila. Wiem, że są linki i wiem, że udostępniają bez problemu. Wszystkiego dobrego, spokojnego wieczoru. Dziękuję, Mariusz. Trzymajcie się ciepło. Cześć.